Ay, va bien, Dani. Grzesiu, weź no się. Ty się spójrz tutaj. No i mamy kolegę Grzegorza na gorącym uczynku. No, dzisiaj po drugiej stronie kamery. Kiedyś to musi być. No kiedyś musi, żeby nie było, że nie wędkujesz. Pamiętam ten kosz jeszcze. Jaka historia jest? O, jest. Czyli bardzo taką pulką pracującą. Marcin,
Pokaż co tam masz. Dobrego. On ma tam wszystko, co potrzeba. To, to jest wszystko to, żeby wygrać. Cześć, witajcie. Jestem dzisiaj no, w starym składzie, mogę tak śmiało powiedzieć. Z kumplami, z którymi mówiłem parę lat temu. No, teraz troszkę mniej razem mówimy ze względu na zawody moje. Jesteśmy nad kanałem Żerańskim na Kobiałce. Tak, co by tu powiedzieć? Powiem tak, jest bardzo dużo ludzi na brzegu, więc ten wstęp będzie dość krótki. Szybko opowiem o zanętach i tyle. Jakie tam proporcje? Będę łowił dwie linie. Jedna to jest 13, druga jest 11. Na 13 pójdzie dosłownie garść już zanęty. No, potraktowanej barwnikiem czarnym. Gary zanęty i do tego powiedzmy wszystko podam kubkiem. Do tego pójdzie ta gary zanęty, to będzie około pół litra. Do tego 2,5 litra gliny. To będzie 13 metrów. Do tego no 125 okersa tylko. I to wszystko. 11. Na 11 metrów znacznie więcej zanęty. Nie wiem jak jest, czy są ryby, czy nie biorą. Widziałem na Facebooku, że podobno są, więc zobaczymy. Dlatego też tego jokersa na początek będzie tutaj powiedzmy no 200 gram, 200 ml może, 200 ml. Na razie nie daję pinki, na 13 dołożę kastera. No i dobra, i zobaczymy co tam, jak to wyjdzie. Wszystko kubkiem, no i do łowienia. No, i chcecie to nęcie, już nęcie, tak, już, no. No ja też kubkiem pojadę. Też, ja tylko. Czyli można, bo nie można. Nie, rzucaj kubkiem. Dobra, ja jeszcze chłopaków. Nie rzucaj kubkiem, tylko nęć kubkiem. Spojrzę jeszcze do chłopaków. O, możesz tutaj wjechać. Żokersika rozproszymy. Oczywiście glina po twojej produkcji. Oczywiście. No, zobaczymy, bo już Pawełek już tutaj już nęci. Pierwsza poszła. Ty Piotruś, jak tam? Lepisz się? Ja też myślałem, że ty już będziesz siadał i już będziesz nęcił. Pokaż co ty żeś tam przygotował. To na grubo idziesz. Albo, tak? No spoko. Tak tam odrobinkę. Dobra, to ja też może pójdę, zacznę nędzić. Czarowna zanęta. Coś w tym jest. Z pewnego momentu łowię takie leszczyki nieduże.
Tak, to same kuteczki były. Zobaczymy, czy jakieś większe podpłyną. No. Praktycznie każdy ma takie z tych moich kolegów. Dwie ochotki, 5 na dnie łowię. Na 13, tam gdzie położyłem na reszcieka zestaw. Chłodki bardzo dobrze brały i biorą, tylko ukleja przeszkadza tam, gdzie zamęta. Jest ryby sporo. Fajnie się łowi. Na początku to każde wstawienie ryba. Teraz trochę trzeba poczekać. Ale jak na ten kanał, to świetne wędkowanie dzisiaj. Już teraz bardzo delikatnie biorą. No ale chciałbym tych reszczyków trochę połowić. Ach. Wyłączoną miałem kamerę, bo bateria chyba nie zauważyłem. W międzyczasie złowiłem bardzo ładnego karasia. Na tej wodzie, to tyle lat co ja tu przyjeżdżam, to chyba mój pierwszy, aż taki ładny to na pewno pierwszy. Lina z jokersem. Parę kasterków dorzucę jeszcze do tego. No Grzesiek, tylko współczuć mi zostało. Dobra, domęcone, spławik 1,5 grama. Haczyk zwiększyłem na 18, ale chyba gorzej jest. Jeszcze chwilę tak popróbuję, jeśli nie to z powrotem do 20 zejdę. No dobra, dwie ochotki. Płotki mam, w zanęcie stoją płotki, ale chciałem trochę leszczyków spróbować. Tam znowu bardzo te ukleje przeszkadzają. Ech, tutaj też jest ukleja pewnie. Teraz po zanęceniu. Nie, ogonek wziął jakoś tak. Z opadu, dziwna sprawa. Jakaś ryba u Grzesia. Chyba leszczyk, bo tak kolorowo i to ładny. O, nie okonek. Bardzo ładny leszczyk. O, haczyk się. No, całkiem sympatyczny leszczyk. Tak, ładny, ładny. No, tak już fajny. O, pięknie.
troszkę dziokersika i wody przede wszystkim. I piękny leszcz. No leszczyk no. No fajna rybka u kolegi Pawła. Każdy z nas inaczej położony ma ten towar położony, więc można jakieś tam sobie wnioski wyciągnąć, jak to jest. O, dość mokre. Ale jakie przerwy mają, nie? Długie przerwy te ryby mają. Ale po ciurkę Grzesiek walnął. Piękna. Dziura, ale piękna, no fakt, płotkę taką ładną ma. O, ta piękna. Zdjęcie później zrobimy z miarką. O, elegancka. A ja dopiero zaczynam wędkowanie od nowa, podany towar. I zobaczymy, co będzie. On nie wie, co robić. Dołącza, wyjmuje. O matko, z tym Piotrkiem. Ładny, ładny. Nie, to nie okoń, to leszcz jest. O ta. Zawsze frajda jest łowić dużego leszcza. Co to, Grzesiu, się tak odnalazłeś? Fociura? No to ładna jakaś. Piękne ryby. Słucham? A no wiadomo. A, okonek. Zauważyłem, że jak ja łowię, to chwilę nie łowicie, ale jak wy zaczniecie łowić, to znowu ja nic nie mogę złowić. Tak, tak. Tak. No zauważ ciekawostkę. No teraz przecież brałem i co wsad. No przecież ja nic nie zrobiłem. Tym samym donęcam i zobacz, od jakiegoś czasu nie mam ryby. A nagle u was się bujnęło, jak nie wiem, się ode mnie rozprysnęły dosłownie. O, to słabo.
Tak, a ja jutro przyjeżdżam tutaj. Powiem wam szczerze. Tak. Coś mi tu zagrało i tak sobie bym chciał zobaczyć. Chociaż zagrało, no na chwilę, teraz znowu nic nie. No ale ciągnie, zostawi. A na lżejszy znowu nie miałem brani i taka robota. A ten skubaniec, jaki szalony leszczyk. O, Paweł, co to taka walka? Aż żal odjeżdżać, no. No piękna. Ale wypiął się. O kurde, blaszka. Szkoda. W kulach to niedobre takie coś. Śluzu. Bardzo niedobrze się stało. Słucham? No i co zrobisz? Tak jest. Jest tych ryb. Pełno, trzeba towaru pakować. Ale ile szczyki, wszystko reaguje na nią. Okres taki dziwny teraz, że oho, myślałem, że to ukleja. A to piękna płotka. Pociórka. Chyba leszczyk.
będzie, tyle się wyczekałem. Wygląda na to, że to będzie leszczyk. Tak, ale podczepiony. Chyba by się przewinął. A nie, przewinął się. Ładna rybka. No jak dzisiaj. Zmieniłem spławik na cięższy. Wstałem z kosza. Stary zmieniłem, założyłem nowy. I na razie się okazało dużo lepiej. Dwugramowy. Tu wiem parę fajnych ryb, ładną płoć przed chwilą leszczyka. Zobaczymy, czy to przypadek. No i co to? O kurde, ale przymurowo. No naprawdę było fajnie. Ale niestety to tylko okonek raczej. A nie, leszczyk. O kurczę. Wyglądało na okonka, a tu leszczyk. No dobrze. Leszczyki się zanęciły. Któryś to z kolei. Piękna. No to zdjęcia na koniec trzeba robić. Coś niesamowitego. No. Takiej ryby nie oszukasz byle czym. A jaka płoteczka ładna. Ale kolorowa. Kąpana jakoś. Szalona. Zacząłem donęcać z zanętą. No i to bardzo pomogło. Sama glinka dzisiaj to niedobre rozwiązanie. Nawet na leszczyki. Wiosna to taki okres, gdzie ta zanęta no musi być. Na to wygląda. Ale biorą się pięknie ustawiły. Natychmiast branie postawienia. Powika. Poteczki się zanęciły. Płotka, o, ładna pociórka. Bardzo ładna. Jakie kolorki piękne. Taka rybka śliczna. No. No, płoć piękna. Jaka pociórka prześliczna. Cały czas łowię na dwie ochotki. Haczyk mam 20, ale to jest 20 do 30, więc taki trochę, taka trochę większa 20.
Co to Grzesiek? Boleń? Ale podciąłeś, a nóż go zawadzisz, nie? O kurczę, ukleja. Mhm. Podnoszone. Bardzo ładny brak, nie? Nie, płoć taka piękna. Ale płociurka. No źle zanęciłem na początku, no. Ale nic, no. Testujemy, próbujemy. O, jaka piękna mucha. No ryba śliczna. Szkoda, że jutro nie ma zawodu. Tutaj poczułem krew. Lepiej nie mówić. Paweł, na gnojaka. Też są. Wszystko biorą, nie ma problemu. To podsumowanie dzisiejszego wędkowania. Co mogę powiedzieć? Kubiałka zaskoczyła po raz kolejny. Woda nieobliczalna. Tu nigdy nie wiadomo, czego się można spodziewać. Trochę potrzebowałem czasu, żeby dostać się do ryb, które chciałem złowić. Okazało się, że jednak sporo zanęty powinno być. Sporo zanęty, niezbyt dużo robaków. Dużo dałem jokersa na tych mięsokonie. Ale zanęta mnie zaskoczyła, że aż taka ilość. Towar dość konkretnie domoczony. Spławik, może taki. Skoro mam tu Grzesia dzisiaj, to podjedziemy dokładnie. No haczyk, pewnie zaskoczę wszystkich. 22-30. Tak, pływa. 18. 18. Widać? Jak nie, to tak. No, 18. 15 cm przypon. Śrucina sygnalizacyjna jedna. No, jedna tylko. Główne obciążenie już się trochę poniszczyło w trakcie wędkowania. Pławik też moje zaskoczenie. Myślałem, że będzie potrzebny lżejszy. No, ciekawostka dzisiaj. Może pokaż. Ciekawostką jest guma, 1,5 pusta w środku. Przyjechaliśmy na... No chciałem złowić ładnego leszcza i stąd taka duża guma, gruba guma. Ale przy tych rybach też bardzo fajnie pracowała. Pracowała, dość szybko ściągałem je do brzegu. Bardzo fajny karaś się trafił. O, miałby zdjęcie z karasiem, no trudno. Może coś tam znajdziemy. Bardzo fajny karaś, dość szybko. No, głównie na haczyk 2-3 ochotki. Styk, 5 na dnie,
trzeba było dzisiaj kombinować, ale woda zaskoczyła, super, może jeszcze jutro przyjadę, zobaczymy. Dobra, czyli co, jeśli się podobało, lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia.